mój jajowar chciałam wam przedstawić. Nie wiem, jak on się tutaj nazywa. Już nie umiem tu znaleźć nazwy jego. Już wodę wlałam, ale to wam później napiszę w każdym razie. On nie jest zbyt specjalny, bo on już jest bardzo stary. On już ma dużo, dużo lat. I wiadomo, że tam się i kamień, to się myje, ale to już nie jest takie piękne jak na początku. Wlewam tutaj jeden kieliszek taki i pół, żeby mieć na miękko jajka. Nie wiem, nigdy nie patrzyłam, jak długo mi się to tam gotuje. Zaraz go włączę i będziemy gotować jajka. Jedną ręką to tak. O, tu się powinno gdzieś zaświecić mi, że to się chyba świeci, nie? No. Ja już nie pamiętam, jaką to jest nazwa. Myśmy go kupowali chyba z 15 lat temu, jak nie dalej. I wtedy mi się wydawało, że on jest bez sensu. A teraz mi się bardzo sprawdza właśnie na gotowanie, czy na miękko, czy na twardo. I po prostu jak na miękko, to taką ilość wody, jak wam pokazałam, a jak chcę na twardo, to daję dwa kieliszeczki tej wody. Nie wiem, ile to jest, nie wiem, ile ten kieliszek ma pojemności. I mi się gotują na twardo wtedy. Także to jest zależne jest od jajowara chyba, bo wiem, pokazuję wam to, bo malince się nie sprawdził ten jej jajowar, który kupiła. I jest taka rozgoryczona tym faktem, no bo wydała pieniądze i jej się nie sprawdza. No mnie się ten sprawdza, ale ja go też, jak na początku jak go kupiliśmy, to byłam niezadowolona, a po latach do niego wróciłam i teraz jest super. Więc malinka, jeśli jeszcze nie wyrzuciłaś swojego, to schowaj go sobie, a potem może ci się spodoba z powrotem. No. I do tego była jakaś miarka, ale mi się ta miarka przez tyle lat i przeprowadzę gdzieś zagubiła i wypróbowałam właśnie na ilości wody w tym, no na te kieliszki. No, no i taki jest sygnał po 7 minutach gotowania. Wyłączyłam to. Tam jeszcze słychać, bo mi się parówki gotują. O, muszę sobie łyżeczkę wziąć. Gotują mi się, nadścierają mi się w mikrowelli parówki. I teraz sobie wezmę od razu jajusio. I tu mam wodę. Jajusio. Oj, o kurczę, spadło mi tam. To tak jest. Dobra, ale wiecie, o co chodzi, nie? Muszę je szybko wziąć, to jajko do wody. No, 7 minut się gotowały, ale od wlania zimnej wody i włączenia. Zobaczymy teraz. O. I takie mam jajusio. Nawet mogło się troszeczkę dłużej pogotować, bo widzę, że tu jeszcze nie całkiem ścięte jest. Tak, a ten mój jajowar to jest prawdopodobnie klatronik. No, wzięłam go, odwróciłam tutaj, to jest klatronik. 350 W, może to od mocy ma też... zależy, jak to się tam gotuje. No w każdym razie on już jest bardzo długo z nami. Tu przy okazji, no ja sobie akurat robię śniadanie i tu wiecie, troszeczkę się tu nabałaganiło mi. Tu mam sałatkę. No i zaraz będę szła jeść. Taki troszkę nie ogarł, no ale jak się coś szykuje, to zawsze jest bałagan, a potem się ma przynajmniej co sprzątać, nie? No, także takie moje śniadanie, jeszcze parówa gruba, do tego zaraz wam też pokażę, nie będę tego już w pokoju pokazywała. Oj. Tak. I taka gruba parówa. No, także to jest moje śniadanie. No i witam was dzisiaj na następne zakupy. Teraz nie mam, No i witam was dzisiaj na następne zakupy. Zrobiłam tak bardziej na targu i w Dino. No, większość jest z targu i z Dino.
coś tam w Stokrotce, ale w Stokrotce w sumie to kupiłam tylko chyba mleczko kokosowe i to wszystko chyba i czarnuszkę, ale zaraz Wam pokażę te moje zakupy dzisiejsze. No już nie będę wyciągać z torby, bo byłam dwa razy i musiałam sobie to, wiecie, z tego wózka powykładać, żeby lecieć na następne zakupy. Mam to wszystko już na blacie, to Wam tak przejadę i Wam powiem. No, pogoda u nas teraz się zrobiło pochmurno i już grzmiało, ale to o tym za chwilę. Tutaj mam tak, tutaj narosu mam skrzydło z indyka, ten szyjkę z indyka, tam są pałki z kurczaka. Tu mam mielone, wolę sobie jednak kupić mięso, wiecie, na wagę i potem, żeby mi zmielili od razu w sklepie, bo te maszynki mają ostrzejsze te noże, mój nóż z tego już jest słaby. Tu mam szynkę konserwową jeszcze, bo Wiki lubi, grube parówy, jedzenie dla papugi, babkę sobie już kupiłam, będę mogła chlebek piec, bo mi nie miałam już tej babki, no i to... A to też na jakiś czas będę miała na kilka chlebów. Oczywiście dwa chleby dla Wiki i męża. Tu kupiłam parę galaretek z każdej po jednym rodzaju, po jednej z każdego smaku, bo czasami do deserów się coś przyda jakiś zrobić, bo stwierdziłam, że ostatnio tak stwierdziłam, że nie będę na razie nic piekła, tylko będę robiła desery. I może jakiś deser ze śmietaną i galaretką, albo galaretka z owocami, no zobaczymy, coś tam się będzie kombinowało. No, do tego też kupiłam te śmietan fiksy, żeby śmietanę ubijać. Dostałam dzisiaj, no, 6 kostek masła w promocyjnej cenie. Kupiłam też oliwki takie zielone z jakąś pastą pomidorową, czy paprykową chyba. Olej kokosowy, ten extra virgin, to zdaje się jest ten zapachowy, bo o ten mi chodziło, mascarpone, bo się przyda do deseru, potem coś człowiek chce zrobić, to nic nie ma. No tutaj jest, jak widać, jeszcze dzisiaj kupiłam też i smalec, bo to wiadomo, do smażenia trzeba mieć. Tu właśnie kupiłam to mleko kokosowe, oliwki czarne, bardzo lubię. Tu jest jedno mleko zagęszczone. Wczoraj też chyba kupowałam mleko zagęszczone, ale gdzie indziej. Tu mam czarnuszkę jeszcze, paprykę wędzoną i czosnek, tarta bułka. Tutaj kupiłam ser żółty, jakiś zmoniek edamski. Tu jeden brzuszek, pomidory daktylowe. Tutaj mam pestki dyni i słonecznik. I tu kupiłam na targu najpierw te ziemniaki, bo u nas są po 3 złote. Młode, polskie pisało, tylko że duże. Kilo truskawek tu kupiłam. Jedne były po 7,50, drugie były po 8. W dwóch miejscach brałam. No, żeby zobaczyć, czy to ta sama, czy co. Tu mam 20 jajek. Podobno się zdarzają po 2 żółtka, nie wiem. Koper pachnący. Tutaj mam takie te drobne ziemniaczki i te były tańsze, gdzie indziej potem kupowane i one są po 2 złote. No i będę w końcu musiała iść do tej piwnicy, jak tylko zjem. Taki duży kalafior dostałam kupić za 4 złote, czy 50 chyba. A wczoraj takie maleństwo było za 7,99 w sklepie. W supermarkecie, droższy niż brokuł. No, a dzisiaj taki duży i w takiej fajnej cenie, bo na targu. Nie mogłam się oprzeć i dwa ogórki małosolne. Wiecie, ja szłam na pusty żołądek, nie? No i tutaj mam ogórki normalne, zielone, gruntowe, też w fajnej cenie z targu. No i jeszcze jedna tarta bułka, bo jak tak będę kotlety czy mielone robiła, no to dobrze jest to obtoczyć. No jeszcze bym chciała kupić gdzieś te filety drobiowe, udka,
i karczek, no ale to już innym razem. I tak się prezentują te zakupy dzisiejsze. No, także matka dostała pieniądze i szaleje, nie? No ale co jest w domu, to jest w domu, to potem nie trzeba tak co chwilę iść, a jak się coś chce robić, to potem zawsze czegoś braknie. No i to tak mamy. To by było na tyle. Witam Was serdecznie w sobotnie południe. Teraz właśnie dzwony biją południe, wygrywa melodyjkę jednej z pieśni. No, a ja się z Wami dopiero teraz witam. Zaczyna się wiatr wzmagać. No, dzisiaj ma być burza. Miała już być koło 12, ale teraz widziałam w aplikacji, że dopiero koło 15. Także może zdążę zrobić to, co chcę. A wiecie, ja już dzisiaj byłam na targu i jestem po śniadaniu, po kawiczce. Już mi się udziela od Agusi. Po porannej kawiczce. Teraz jeszcze tą popołudniową, to teraz nie, to później będę piła, bo bym tylko siedziała i siedziała, nie? Trzeba coś robić. A mamy jechać do tego UPC, zobaczyć, co tam się da załatwić. No a potem bym chciała jeszcze skoczyć na działkę, bo coś Wam pokażę. Jak byłam dzisiaj na targu, to kupiłam sobie u tego ogrodnika na targu bazylię, jeszcze jedną magiflancę, czyli lubczyk. Jeszcze tego nie wkopałam, to tutaj będzie. A na zimę chyba ten lubczyk wyniosę na ogródek, żeby mi się tutaj z nim nic nie stało. Ale kupiłam też dwie takie cukinie. To już będą takie wcześniejsze, zanim te moje tam będą rosły, nie? No, dwie cukinie. Tutaj mam łubin. Zobaczymy, może mi się uda, że przeżyję. I ostróżkę. Nie wiem, jaki jest kolor tej ostróżki. Też mam nadzieję, że mi przeżyje, bo ostatnio to jakoś tak kiedyś kupiłam, ale jakoś nie przeżyła do... Miałam nawet dwie i mi nie przeżyły zimy. No to nie wiem. Coś tu widzę, tej papryce się dzieje. Jakieś takie listki. Coś z nią jest nie tak. Czy ją tu coś nieźle? Będę musiała tylko wziąć inne okulary i zajrzeć. Ojej, Wam nie pokazuję tego. Co tu się dzieje? Jakieś mszyce może albo coś? No patrzcie. Coś niedobrego z tą papryczką się dzieje. Zobaczymy. No, a poszłam na ten targ. Kurczę, dzwonią i dzwonią. Jak długo może wygrywać melodykę? Poszłam na ten targ po te granulki. No i kupiłam takie. 250 gram. I zapłaciłam za nie 16 zł. Ale już miałam w ręce w takim sklepiczku tam. Oni mają rozsypane na wagę w woreczkach. Tam często kupowałam. I już miałam w ręce, już nawet pieniądze pani dałam. 10 zł za 10 deko, czyli 100 gram. Ale mnie się przypomniało, że ten pan tam mówił cenę i że tam jest więcej, że to mi się bardziej opłaci. Więc zostawiłam jej to, wzięłam te pieniądze, oczywiście grzecznie, bez żadnych tam dawaj, nie chcę, bo masz drogo czy coś. Tylko coś tam historyjkę wymyśliłam, że mi będą te pieniążki potrzebne, że na razie nie, że kiedy indziej, że przeprosiłam ją bardzo za to, że tam namieszałam jej. No i bo na szczęście jeszcze nawet nie wbiła tego na kasę, także nie było problemu. No i poszłam do tego ogrodnika i kupiłam 250 za 16 zł, nie? A tam 100 za 10. No to tam wychodziło, za to opakowanie bym zapłaciła 25 zł, a tak zapłaciłam 16. Także mi się opłaciło. Pewnie, bo miał pan jeszcze większe opakowanie, ale nawet nie pytałam się po ile, bo na razie mi to starczy. No. I tak, takie zakupy dzisiaj już poczyniłam. No i właśnie tak bym chciała jechać to wsadzić na ogródek. Jeszcze te trzy dalie, bo są wielkie. No wielkie, duże już są. I jak tym bardziej, że mam już to do tego sypania, no to mogę sobie to włożyć, to mi tego nie zjedzą, nie? No ale pytanie, czy zdążę przed deszczem. Jak nie, no to najwyżej może jutro. Ale jutro, no zobaczymy, co tam będę się martwić, nie? No teraz chcę jechać do tego... Do tego Reala tam, to kiedyś się nazywało Real, teraz M1.
bo tam gdzieś, tam była ta agencja taka, no taki punkt UPC, mam nadzieję, że to dalej tam jest. Przy okazji sobie w obi zobaczę kwiatki, sadzonki, no. No a potem zobaczymy, co dalej, nie? Jestem po takim śniadaniu, że ja wytrzymam do wieczora, nie wiem jak na mąż i wieki, nie? No. Dobra, to teraz Wam przeczytam kartkę z kalendarza. Zaraz, tylko muszę to wziąć. Jak ładnie ten bezkwit, nie, nie? No. Kartka z kalendarza na 13 czerwca w niedzielę. Imieniny obchodzi Antoni i Lucjan. Kto sieje tatarkę na Antka i wita, to mu pięknie powschodzi i zakwita. Święty Antoni o gryce siać przypomni. Święty Antoni od zguby broni. Światowy Dzień Dobrych Rad. Albo Święto Dobrych Rad. Święto Żandarmerii Wojskowej. Międzynarodowy Dzień Świadomości na temat albinizmu. I Światowy Dzień Wellness. Chyba tak się to czyta. Nie wiem, czy to przeczytacie tutaj. Gdzie to tutaj mam? Tu. Tak się to pisze. To sobie sami odpowiedzcie, jak się to czyta. No. A cytat dnia. Nawet cień przyjaciela starczy, aby uczynić człowieka szczęśliwym. Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskałeś, lekkomyślnie nie porzucaj. I to powiedział Marcel Achant. No. I tak. Chmury takie ciągną i takie jakby zamglenie takie się robi, także nie wiem, co z tego będzie, a możliwe, że przejdzie zaraz i będzie znowu fajnie, także z tą pogodą to tak nigdy nie wiadomo. No. A ja się Wam jeszcze pokażę, jak ja dzisiaj wyglądam. Nie wiem, muszę złapać jakoś tą kamerę. Dzisiaj znowu jestem w tej bluzeczce. Jeszcze Wam tych bluzek nie pokazywałam, ale już prawie we wszystkich mnie widzieliście ubraną. No, taka ta bluzeczka i spodnie, te co miałam wczoraj. Takie rybaczki szare, popielate, zwał jak zwał. Zależy jak kto sobie wybierze kolor. A jakieś wesele jedzie. Zaraz pewnie będą jechali. No, pewnie ktoś się żeni. Niech zazna, jaki to miód. Potem będzie następne wesele, prawdopodobnie wnuka od znajomej. Ale to chyba o 14, a teraz jest 12. No. To by tak było na razie. I potem Wam coś pokażę znowu, jak się coś będzie ciekawego działo, nie? No to na razie. No i moi drodzy, wróciłam ze sklepów, tam właściwie z tego M1. To, co załatwiłam w UPC, to Wam wieczorem przy stole powiem. A byłam też oczywiście w OBI pooglądać kwiatki. Także za chwilę potem będziecie mieli taki przegląd, co tam mają w tych kwiatach w OBI u nas w Bytomiu. Ale przy okazji tak niespodziewanie namówiłam mojego męża, żebyśmy pojechali do Action. Do Action na Stroszku. I tam Wam zrobiłam przegląd taki półek. Oczywiście nie całego sklepu, bo to by chyba z godzinę trwało. Takie rzeczy, które najchętniej się kupuje, najchętniej się ogląda właściwie, nie? No, bo tam jest dużo, dużo więcej rzeczy, no ale... Bo jechałam przede wszystkim też, szczerze mówiąc, po ten żel, który sobie właśnie kupiłam tam, już któryś z kolei, bo jesteśmy zadowolone z Wiki, już ponad rok używamy tych żeli i tam zauważam, jest jeszcze jakaś nowość, jakiś mentolowy taki żel, ale wzięłam tylko ten na razie i skusiłam się na jeden z kubków. No taki kubeczek. No, taki kubeczek z musterką.
I ten kubek kosztował 4, chyba 44, czy jakoś tak. Ale to będziecie widzieli we vlogu, w następnym vlogu, bo to tam mam chyba z 15 minut materiału, także to Wam w następnym vlogu pokażę, jak tam w tym action, co to tam było, nie? Co to tam widziałam. Chciałam tylko powiedzieć, że tam bardzo miła obsługa jest. No. Także tyle na razie, teraz sobie umyję kubeczek i sobie muszę w nim kawkę zrobić, bo tak szczerze mówiąc, to sobie go kupiłam na ogródek, no ale na razie sobie w nim w domu popiję kawki, a potem go będę brała na ogródek, bo taki burz, jak w moim ogródku, nie? No, także znowu mi słowa brakło. Nie burz, tylko co innego to miało być, no ale dżungla, o, taka dżungla, to jak mój ogródek, to będzie pasowało. No, jeszcze sobie moją bluzkę ubiorę w dżunglę i będę się zlewała tam. Także, no, może sobie kupię jeszcze potem drugi taki. No, to by było na razie, potem zobaczymy się prawdopodobnie już przy kuchennym stole, ale zaraz po tym, co teraz mówię do Was, to będzie właśnie ten filmik z Obi, kwiaty, jakie tam, co tam było w Obi. No, na dziale roślin, nie? Na dziale ogród, tak. No, to na razie, to miłego oglądania.
jesteśmy na działce na chwilę, jest tu strasznie duchota, co chwilę kropi deszczyk, a tu już kwitną nam nasze różyczki. Tam gdzieś u góry, ale nie wzięłam patyka, tam gdzieś powinna być już kwiat, ale pokażę Wam jeszcze inne. Tu jabłuszka już są coraz większe. No, jeszcze będą musiały pospadać niektóre, bo za dużo jak jest, to spadają. No i teraz idziemy zobaczyć, co tam w folii słychać. No, granulki posypane, podlane wszystko tu jest. Ogórki zaczęły wychodzić, proszę bardzo, parę dni, a te na tym balkonie to nie umiały wyjść, no bo za zimno było. Tam parę pomidorów jest zjedzonych, a tutaj rosną. Kalarepy będą do wyrwania na zupę, tylko liście, no bo już zaczynają kwitnąć. Ale to w poniedziałek. Tu bym jeszcze musiała popsikać na te kwiaty tych pomidorów, bo są nowe już, nowe piętra i będę musiała zaraz popsikać na nie. Zapylić je po prostu. Chyba jedną sałatę do domu wezmę. No. Tak, idziemy dalej. Już taki duży jest ten bambus, już robi, już zasłania. No i idziemy tutaj. Tutaj lilie dają radę, tylko znowu trzeba będzie w nich plewić. A tutaj, proszę, tu jest jedna dalia, łubin, a tam jest ostróżka. Mam nadzieję, że mi to fajnie urośnie. Posypane dookoła, żeby te ślimaki się do tego nie dobrały. Irysy to już się tutaj kończą, boroczki. Porzeczka już ma kuleczki, czerwona porzeczka. Tu już są też trzy dalie. Już pionie, zcięłabym sobie tą jedną, ale jak ją zetnę, to te już potem mogą się nie rozwinąć. Muszę sobie tą zetnę, bo ona jest pojedyncza. No, chyba tak zrobię. Coś do domu trzeba wziąć, a te po deszczu wszystkie obleciały. No, miętki sobie będę chciała wziąć, już widać tą miętkę, też się za to będę musiała w poniedziałek zabrać, żeby tutaj w tej mięcie zrobić porządek, w ogóle w ziołach. Liliowce już pięknie żółto kwitną. No, tu będziemy próbowali na te bonsai. Miejmy nadzieję, że coś się uda, ale chodzi też o to, żeby tutaj na tej ziemi mieć dużo słońca, żeby to nie było cień, żebym tu mogła wykorzystać, bo chcę tu ogórki dać jeszcze. Tutaj ta różyczka ma jeszcze kwiat. No zobaczymy, jak ten rododendronek. I tu już też mamy kwiatek. A tu już jest pełno kwiatków. Chyba będziesz musiał, Zbyszek, to co tam masz, przeciąć na pół i dwa takie tu postawić, żeby to... Nie? No bo tamto zanim się znajdzie, to może być jesień. Tu pełno jest pąków i się to kładzie tam. Aż tam. No. Tutaj też są. To drzewko, nie wiem co to jest. Znowu będę musiała je troszkę i przerzedzić, i albo obciąć. Będę je obcinać w kulkę. O, dobry pomysł. Tu fasolki sobie wyrastają. To
Tą ostatnią chyba gdzieś tutaj była, to chyba ta, co już ślimak, dwa ślimaki były, a ja dopiero to widziałam na kamerze, na laptopie. No ale ona i tak dość gęsto je posadziłam, także no. A w środku buraczki, to tam gdzie niegdzie chyba coś wychodzi, ale jeszcze licho. No. I jak te będą większe te fasolki, to dam dwa patyki, jeden tu, drugi tam. I sznurek, i niech idą, niech się pną. A tam jest, tej cukinii jeszcze nie posypałam. Muszę jeszcze iść po to, bo bym mogła przyjść w poniedziałek i już nie mieć cukinii. No, tam jest. Te kuleczki mam takie fajne. O. Tak. No i idziemy sobie. To już ten winobluszcz tutaj obrasta mocno. No i to w sumie jeszcze wam pokażę tą różę na tamtej bramce drugiej. Ale to za chwilę. Tu też piwonie. I liliowce, i porzeczka. I miałam zobaczyć, co to jest. O, tutaj ślimak siedzi. A tu co? Czemu to takie pozwijane? Gdzie to jest? Mszyce albo coś. Masakra, bo inne są fajne. Ale nie ma zbyt dużo tych porzeczek czarnych. No. I tutaj jest taka różyczka dzika, zdziczała po prostu. Tylko, że w to się też miesza mi wino i to będę musiała stąd usunąć, bo mnie to wkurza. A nad całą bramką jest ta dzika różyczka. A tutaj będzie taka ładna różowa, normalna. A tu wino się rozrasta, tak? A to mieliśmy to związać, nie związaliśmy, bo zdjęłam to z drzewa. Trzeba będzie to tu przywiązać, bo przejść się nie da. Tu też są porzeczki. Były dwa krzaki, mi się wydawało. Tak wygląda, jakby to był jeden krzak. Czarnej porzeczki. No jeden chyba. No. I tak to jest. Tutaj w rogu posadziłam wierzbę i ona mi tutaj odrasta fajnie. Właśnie posadziłam patyki takie, co to się na Wielkanoc. No na Wielkanoc się przystraja dom. No to puściły korzonki i to tutaj wsadziłam i fajnie rośnie. A ja mam do was pytanie, może wiecie, co to jest? Bo mi to tu kwitnie, nie wiem, co to jest. Tam są czereśnie i pełno jest pestek na dole, czyli już były tutaj obierać szpaki. A tu jest pełno pestek na dole, Zbyszek, podziabanych. To już tu szpaki nawiedziły. Ja muszę wziąć drabinę i pozbierać troszkę, ile sięgnę. No witam was serdecznie w sobotni wieczór. Jest na dworze jeszcze jasno, jest 20, więc będę chciała już zakończyć tego vloga, bo i tak on będzie dosyć długi. No ale słyszałam, że nie ma vloga bez pogadanki z kuchni, ale dzisiaj pogadanka będzie króciutka, dlatego że no już i tak będzie dość długi ten vlog. No, jak widzieliście, byliśmy też i na ogródku, dzisiaj się troszeczkę działo. I tam te szpaki mi się dobrały do moich czereśni. Tyle się udało na razie uratować. One są takie małe, ale to jest i tak bardzo dużo jak na to drzewo, bo w poprzednich latach mieliśmy może ze 4-6 czereśni, bo ono dopiero zaczęło tak owocować. A tak na razie mamy tyle, no i drugie tyle jeszcze jest na drzewie, ale są jeszcze mało dojrzałe. No, widzicie, tutaj też już mąż wziął taką, ona jest jeszcze mało dojrzała. No i tak, przynajmniej tyle tych czereśni mamy z ogródka, nie?
No, już umyte i tak dalej. Dzisiaj przyniosłam sobie i seler, to znaczy się liście selera do rosołu. Troszkę tej mięty, melisy, tak na herbatkę, zielonej cebulki i sałatę jedną. Taki, jakby to powiedział mój dziadek, zielony pociąg przyjechał do domu, nie? No, teraz niedawno przestało chyba padać, chyba już przestało padać, ale chyba tak przez pół godziny to bardzo intensywny deszcz był. A my dopiero co wkopaliśmy na ogródku tamte te rośliny i mam nadzieję, że im to nie zaszkodziło. Taki intensywny, taka ulewa wręcz, bo to było tak chyba przez pół godziny tak, wiecie, tak mocno lało. Mam nadzieję, że tam nie stało wszystko znowu w wodzie. No, zobaczymy następnym razem, jak przyjdziemy. Tylko żałuję, że sobie nie oberwałam tych płatków z tej cukrowej róży, bo tam było na jednym kwiatku. Próbowałam je tak wziąć, ale one jeszcze nie puszczały. To sobie pomyślałam, to nie będę ich urywać, jak one jeszcze się trzymają, nie? No ale po takim deszczu to na pewno to opadło i ta piękna, taka pomarańczowa, ta róża pewnie też już cała obleciała. No ale co zrobić, nie? Będą następne, mam nadzieję. Jeszcze ciągle zapomniałam te wstążeczki tam przywiązać. Ale w poniedziałek, jak nie zapomnę, no to wezmę te wstążeczki na działkę, żeby sobie tam poprzywiązywać, bo w zeszłym roku przywiązywałam, tak szczerze powiedziawszy, na tych różach nie miałam za bardzo tych mszyc. Także nie wiem, no to podobno przyciągam te biedronki i one sobie tam żerują. Jak są jakieś mszyce, to one żerują i zjadają po prostu. No to zobaczymy, nie? No. Na tym ogródku byśmy tylko przez chwilę, tak żeby powsadzać, bo tak jak jakbyśmy przyjechali na ogródek, to kropiło, bo tak dzisiaj tak jest właśnie słońce, deszcz i tak dalej. No jak potem już powsadzaliśmy i zbieraliśmy te czereśnie, to mąż wszedł na drabinę, bo trzeba było na taką bardzo wysoką wejść. Ja tam ją pilnowałam na dole tej drabiny, to znaczy się trzymałam ją. To nie padało, ale było tak parno tam, bo tam już po pierwszym deszczu, bo już wcześniej deszcz popadał, to zaczęło wszystko parować z tej ziemi, a przed tym jak byłam na zakupach, to słońce świeciło. Widzieliście, jak w tym centrum ogrodniczym, można by tak powiedzieć, przy OBI, to też słoneczko świeciło. No to ono grzało, a potem przyszedł ten deszcz i to wszystko zaczęło parować. Tam strasznie parno było. No ale też nie, my tam nie siedzieliśmy długo, bo nie jechaliśmy z tym, żeby tam długo być, tylko te śmieci zawieźć na kompostownik, no i to co tam powsadzać, nie? No. Wsadziłam już też do skrzynki tą bazylię, bo bardzo chciałam mieć bazylię, moja mi się nie udała. No to kupiłam sobie tą bazylię i jeszcze jeden lubczyk. I ten lubczyk, jak na jesień, to będę chciała go wkopać do ogródka, żeby jednak w ogródku był. Im więcej tam będzie tego lubczyka, tym lepiej. No bo jakoś tam jakoś marnie rośnie, no ale może znajdzie takie miejsce, że będzie rósł tak jak innym. Bo ja nie wiem, czemu on tak marnie tam rośnie. No. I to tak. A ja miałam wam powiedzieć, co tam załatwiliśmy. W sumie nic nie załatwiliśmy w tym UPC. Ta pani tam popatrzała w komputerze, no i wiedziała, z jaką panią ja załatwiałam to, że dekoder jeden będę mogła zwrócić i tak dalej. No i mówiliśmy z mężem, że ona nic nie mówiła o żadnych opłatach, że to się będzie wiązało z jakimiś opłatami, że tak to byśmy jednak, nie wiem, może byśmy się nawet na to nie godzili, dlatego że w sumie to jest 11 miesięcy, ta opłata, ta kara, to jest 11 miesięcy tamtego, tej opłaty, co tam się płaci za ten dekoder, nie? No, a za 11 miesięcy to ja bym mogła całkowicie zrezygnować z umowy. No i to tak człowieka zakręcą przez telefon. Ona powiedziała, że to jest wszystko nagrywane, że tamta pani, że ona tam jej to wszystko tam przekaże, jej teraz nie ma w pracy. A ona w przyszłym tygodniu prawdopodobnie zadzwoni do nas, może jutro, nie wiem. Zadzwoni, no to się to wszystko wyjaśni. Bo prawdopodobnie my mieliśmy jakiś pakiet promocyjny czy coś. I dlatego jest ta kara, bo to żeśmy zrezygnowali z tej
z tego jednego dekodera. Człowiek nie ma telewizora, ale dekodery musi mieć, nie? No, mam jeden dekoder na ten telewizor, no ale nie mam... Ten drugi po co mi? No i jak uzgadnialiśmy z tą panią przez telefon, to ona powiedziała, że tak, że nie ma sprawy, że można oddać i nic nie mówiła, że będzie trzeba jakąś karę płacić. No i tylko teraz tak, jak tam pani zadzwoni, że to niby jest wszystko nagrywane, to się to wszystko wyjaśni. Tylko skąd ja wiem? Ona mi może powiedzieć, że myśmy się na takie coś zgadzali, że ona takie coś mówiła, że mają nagranie, ale ja tego nagrania teraz nie mam. Jak ja, skąd ja będę wiedziała, czy to rzeczywiście na prawdzie polega, bo my z mężem nic takiego sobie nie przypominamy. I boję się, że po prostu nam kit wcisną, że to tak musi być i tyle. No, no ale zobaczymy, może akurat uda się uniknąć tej kary, bo wcale nie mam zamiaru co miesiąc tyle płacić za telewizję, której i tak nie mam, nie oglądam. No ale co zrobić? No innej na razie opcji nie ma na ten internet, bo mamy internet jeszcze z plusa, ale on jest bardzo słaby i tak z tym zasięgami jest tak różnie. Bardzo powoli się wszystko renderuje, filmów nie szło oglądać na tym. To tak mam na wszelki wypadek, jakby tak coś było z UPC, a ja bym musiała filmik przesłać, no to mam ten internet z plusa, bo i tak mamy telefony z plusa, no ale ileż można za to wszystko płacić, nie? No i zobaczymy, co będzie, jak mi zadzwoni ta druga pani. Ona była wtedy bardzo miła, nie wiem, teraz podejrzewam, że już taka miła nie będzie, nie? No ale co zrobić? Ale wątpię, czy mi się coś uda uzyskać tam. Po prostu mnie się wydaje, że powiedzą, że tak, że ona to mówiła i że mieliśmy tam jakąś promocję, że na te dekodery i tyle. Tak to może być, no ale co zrobić? Tyle, żeśmy się tam przejechali, no i tam jest... I wiem, że to ta pierwsza pani będzie dzwoniła, a nie jakiś pan, z którym ja ostatnio rozmawiałam, on był taki bucowaty, jak nie wiem. No, nic z nim nie szło się dogadać i buc jak nie wiem co. No, zobaczymy, nie? Jak coś mi się uda załatwić, to wam powiem. No, ale wiem, że z takimi tymi to nie idzie tak wygrać, bo... No skąd ja będę wiedziała, co, jak mi udowodnią, że ja to mówiłam, że jest nagranie, ale jak mi to udowodnią, nie, że to jest nagrane tam? Musieliby mi to puścić, to nagranie. Nie wiem, zobaczymy. No teraz mi się rosół gotuje. Znowu w większym garku, nie tym od Marka, bo mam taki jeden jeszcze pośredni. No i się już teraz martwię, sobie tak myślę. No nie mogę mieć pełny garnek, musi mi się troszeczkę skoncentrować ten rosół i troszkę wyparować, no bo jak z tego przeleję, no to jest jeden taki garnek duży, co ja mam, normalne tam, nie wiem ile one mają litrów. Takie te większe z tych srebrnych, no to mi się zmieści do lodówki i potem jeszcze jest, wychodzi, że troszeczkę w takim normalnym garnuszku, nie? No ale nie wiem, czy... Wiecie, tak nie mogę teraz stawiać rosołu, musi być zawsze w lodówce, no bo przy takiej pogodzie to on raz, dwa będzie kisnął. No i tak, niech się tak na razie gotuje, pyrka, niech się aż do jutra znowu. A mam ten rosół na tym, właściwie to z indyka, bo jest tam szyja z indyka, skrzydło z indyka, no i pałki z kurczaka. Te pałki to będę miała znowu dla kropki jedzenie, nie? No, no i tam oczywiście jarzynki, pieprz w ziarenkach, kulki ziela angielskiego, liście laurowe, gałązki magii, gałązki kopru, bo bardzo lubię w rosole i gałązki selera. No i oczywiście kawałek selera, marchewki, ze dwie marchewki takie duże i pietrucha taka duża. No, no i cebula por, to wszystko co tam jest w tym rosole. No i teraz się pyrka. Musiałam go troszeczkę zwiększyć, bo jak on jest taki na całkiem malutki, to on tak, ten gaz tak pyk, pyk, tak pyka. I to słychać w aparacie, bo to jest niedaleko i potem mi piszecie, co tam tak pykało, nie? No, a jesteście teraz w innym miejscu, bo zwykle jesteście na piecu, a teraz jesteście obok pieca, bo na piecu jest rosół. No. I to tyle. Jak mówiłam wcześniej, byliśmy też i w Action, kupiłam sobie tam ten kubek, już z niego piłam kawę, mam go na razie w pokoju, bo jeszcze tam piję z niego. No i
On ma 320 chyba mililitrów pojemność. Bo tam jeszcze potem były takie obok, takie inne kubeczki, takie, ale one były mniejsze. Podejrzewam, że one może z 200 miały, bo one były niższe. I były takie duże kubełki, jak mój mąż lubi, takie szerokie. Ale nie patrzałam, ile one miały pojemności. No będzie trzeba tam jeszcze kiedyś pojechać. Głupio, że ja muszę, że jak chcę jechać na przykład autobusem czy ten, to muszę z przesiadką jechać. To jest w sumie za lasem kawałek i ten, ale to bym musiała jechać z przesiadką. A jakbym miała iść na piechotę tam przez las, to za daleko, bo to przez las i potem jeszcze trzeba, jeszcze by trzeba wsiąść w tramwaj i tam chyba ze dwa przystanki przejechać. No to troszkę za daleko na chodzenie na pieszo. Bo to bym przyszła zmęczona do sklepu, a potem zanim do domu, to bym tak przyszła i bym tak padła. No. Jestem ciekawa, jaka będzie jutro pogoda, bo dzisiaj jak wstaliśmy rano, to była piękna pogoda. Słoneczko, błękitne niebo, no a potem się tak zaczęło kiepścić. Teraz już wprawdzie jest 20, ale ja sobie jeszcze chcę truskawki zrobić ze śmietaną. Tak, parę truskawek, parę tych, no, borówek, troszkę te śmietane 30, bo wiecie co, kupiłam śmietanę, wam pokażę, niedawno, ona jest prawie pełna, ale ona tak troszeczkę jakby skisła. Ona skwaśniała i do kawy już jej nie mogę wlewać, no bo w kawie serek będę miała. A taką kwaśną śmietaną, to tam truskawki sobie mogę polać, nie? No to wykorzystam tak, że przynajmniej te truskawki zjem sobie troszeczkę jeszcze teraz przed spaniem. A przed spaniem teraz, no bo jeszcze spać to tam daleka droga, nie? No ale też i zaraz sobie będę montowała do końca film, no i będę go wrzucała. Także to by było na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobała taka różnorodność, że coś tam dla siebie znaleźliście w tym vlogu. No a jutro, w jutrzejszym vlogu będzie wizyta w Action. Oczywiście nie wszystkie półki, ale o tym wam powiem jutro. No, to by było na tyle. Dziękuję wam za ten czas spędzony przy oglądaniu. Mam nadzieję, że kawka przy tym vlogu smakowała. Życzę pięknej niedzieli, takich smakowitych deserków, smacznego obiadu, no i wszystkiego dobrego. To by było na tyle. Bajo, bajo i pa, pa. A i nie zapomnijcie komentować, łapkować, no i subskrybować razem z dzwoneczkiem. Pa!